Powstanie 15 lat temu Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu było takim bardzo ważnym krokiem, jeśli chodzi o udostępnienie zbiorów, dość znaczących zbiorów, które były w dyspozycji Muzeum Malczewskiego, które były gromadzone przez 6 lat i ta kolekcja wreszcie mogła ujrzeć światło dzienne. Muszę przypomnieć, że to muzeum, a właściwie Centrum Sztuki Współczesnej powstało z inicjatywy w pewnym sensie pana Andrzeja Wajdy, dlatego że to on był takim propagatorem i pomysłodawcą, żeby można było gromadzić po pierwsze tutaj dzieła sztuki współczesnej, a po drugie je udostępnić publiczności. W pewnym momencie samorząd województwa mazowieckiego otrzymał w darze od miasta Radom starą elektrownię. No, była ona w fatalnym stanie, ale to był piękny, bardzo ciekawy przykład architektury fabrycznej XIX-wiecznej. No i postanowiliśmy się z tym zmierzyć. To było olbrzymie wyzwanie, dlatego że budynek wymagał generalnego remontu, rozbudowy, pochłonął kilkadziesiąt milionów złotych w sumie, ale dzięki temu dzisiaj mamy naprawdę niezwykle interesujące, wspaniałe miejsce. Jeszcze pamiętam, jak tam fruwały ptaki i te stare piece straszyły swoją rdzą. Natomiast dzisiaj to jest miejsce, moim zdaniem, które jest kreatywne, które też daje szansę na ekspozycję i żyjącym artystom, malarzom, rzeźbiarzom sztuki współczesnej i tym, których już nie ma, a ich dzieła są tutaj w posiadaniu. Tej instytucji też są wypożyczane. Także ja bardzo się cieszę, że mogłem swoją małą cegiełkę do rozwoju sztuki współczesnej na Mazowszu, właśnie na południu Mazowsza, dołożyć. Wypadałoby zacząć od cytatu z historii naszej instytucji, z performance'u realizowanego kiedyś przez Andrzeja Mitana i w pierwotnej wersji przez Cezarego Staniszewskiego, a na terenie instytucji Tomka Wilmańskiego, w jakim pięknym jesteśmy miejscu. Przygoda z elektrownią zaczęła się trochę wcześniej faktycznie, bo wrzesień 2006, czyli tak jakby niewiele minęło od momentu powołania czy decyzji o powołaniu do życia Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Akurat wszedłem w element przygotowywania tej instytucji do inwestycji, czyli element projektowania, rozstrzygnięć konkursowych i później elementu już wprowadzenia samej inwestycji. Oczywiście nie obyło się i tutaj też bez jakichś komplikacji, bo mimo wszystko pewne założenia były, jeśli chodzi o inwestycje, trochę inne. Później trzeba było tą koncepcję zmieniać, ale mam nadzieję, że to, co powstało, daje satysfakcję i nam pracującym tu w tej instytucji, jak również mieszkańcom miasta Radomia. Powiem, że po doświadczeniu z Centrum z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie, że nowa budowla w
wytwarza zupełnie nową relację. To nie jest tak, że jeszcze gdzieś w jednym miejscu robi się wystawę. Jak powstaje nowe przedsięwzięcie tego rodzaju, jak w Krakowie, a ponieważ to była projekt japońskiego architekta, jednego z największych architektów na świecie, zaczęło się, a byłeś, widziałeś, nie wiem, a gdzie to jest, a po drugiej stronie widzę, jak to gdzie? No naprzeciw Wawelu, no bo to dobry adres, żeśmy wybrali, bo to nie jest bez znaczenia. No ale prawda, wszyscy wiedzą, gdzie jest elektrownia, prawda? To jest dobry adres. Sprawcą tego wszystkiego jest nieżyjący Andrzej Wajda, honorowy obywatel miasta Radomia, który... I laureat żeliwa naszego. I laureat naszego żeliwa. To o żeliwie też tam gdzieś wspomniemy później. Natomiast Muzeum Sztuki Współczesnej, jako oddział Muzeum Jacka Malczewskiego, gromadziło już przez jakiś czas dzieła dotyczące sztuki współczesnej. W 2003 roku był już taki pomysł, żeby wybudować coś w starym ogrodzie. Nie mówiono wtedy jakby konkretnie co, ale wybudować element instytucji, którym zostaną przełożone dzieła z Muzeum Sztuki Współczesnej. No, a tego jakby nie było zgromadzono dość sporo przez okres. Raz to były darowizny do Muzeum Sztuki Współczesnej, dwa to było przejęcie przez po zlikwidowanym BWA. Więc tego się nazbierało około 4,5 tysiąca. Ileś darów, no i swoją cegiełkę do tego wszystkiego dołożył Andrzej Wajda, który wraz z żoną Krystyną Zachwatowicz przekazali ponad 70 prac artystów do zbiorów muzeum. No i może to jakby dobrze się stało, że radomianka Kaja Koziarska, która pisała pracę dyplomową na Akademii Sztuk Pięknych, wskazała, że jest w Radomiu obiekt, który można idealnie wykorzystać na spotkania młodzieży i obcowania ze sztuką. Mam takie bardzo intrygujące wspomnienia z tego okresu, polegające na tym, że wszyscy, którzy przychodzili do tej ruiny, mieli pełną świadomość potencjału, jaki drzemie w tym obiekcie. Starałem się również o to, żeby wygenerować określoną siłę, potencjał z pracowników, z których część pracuje do dzisiaj. Część pracuje do dzisiaj, zamieniając się jak gdyby rolami, funkcjami, chociażby my obaj. Natomiast to było widoczne.
że był taki bardzo duży power, ciąg na to, żeby wykreować nową rzeczywistość. Pierwszy zimowy przegląd filmowy Koksownik. Impreza, jakiej nie było w Radomiu i chyba nie było nigdzie w Polsce. Był to przegląd filmów ostrych, tak to nazwijmy, filmów klimatycznych, zawierających pewien przekaz społeczny bardzo silny, który robiliśmy na świeżym powietrzu. Te przeciwne filmy, przeciwną scenerię, która jeszcze nam towarzyszy i pozostanie w naszej pamięci na długo. Prezentujemy filmy niecodzienne również. Trzeba sobie to powiedzieć, że te filmy dobrane przez Leszka Sikorę stanowią pewien spójny, w wielu przypadkach spójną całość i tworzą jakieś bardzo konkretne spojrzenie na rzeczywistość, która nas otacza. Największym dla mnie wydarzeniem w historii tej instytucji było i jest nadal powstanie sztuki. Mazowiecki Festiwal Artystów, który zrealizowaliśmy wbrew, powiem dzisiaj, zdrowemu rozsądkowi, wbrew wszelkim prawom fizyki, wbrew zasadom finansowym, ale z dużą dozą improwizacji, ponieważ była to impreza, której pierwsze hasło rzucił Mariusz Jończy, z tym, że jego wersja była bardziej skoncentrowana na samym mieście Radomiu. Potem ta wersja we współpracy mojej i Andrzeja Mitana, którego zaprosiłem do współpracy w elektrowni, rozrosła się do monumentalnej imprezy, której nikt w Polsce chyba nie powtórzy.
W całym budynku były zrujnowane podłogi z dziurami, które zostały zabezpieczone prowizorycznie blachą i w całym budynku, w całej przestrzeni wysypano, było 5 wielkich ciężarówek żółtego piachu. 1000 m2 terenu, który dzisiaj jest zabudowany, był pokryty świeżym trawnikiem zielonym, na którym również odbywały się akcje, performance'y, spotkania, projekcje kinowe. Ale to już przeszłość. To, co dzisiaj mamy, jak budynek wygląda, to jest praca zespołu młodych ludzi, jak na tamten czas. To jest 2007 rok, kiedy rozstrzygnięto już konkurs na adaptację obiektu. Młodych ludzi pod kierownictwem Andrzeja Kikowskiego, którzy zaproponowali takie rozwiązanie, czyli połączenie starego elementu, starej elektrowni, murów i wkomponowanie w to bryły nowoczesnej, która się przenika, jedno z drugim współgra. Elementy przemysłowe weszły też trochę w tą nową infrastrukturę, może nie w całości, ale gdzieś się przewijają. Ta kolorystyka jest dobrana akurat idealnie. Biel, czerń z czerwonymi, starymi cegłami, które zostały wyeksponowane, komponuje się dość okazale. Zresztą sam obiekt gdzieś tam w którymś momencie został zauważony, nie tylko jakby przez mieszkańców miasta Radomia, ale również przez osoby, które gdzieś tam w architekturze funkcjonują i oceniali na tamten czas naszą inwestycję. Gromadzono w Radomiu zbiory. Zbiory i historyczne, i zbiory z zakresu sztuki współczesnej. Głównym założeniem, o którym wspominałeś, powołania tej instytucji było przechowywanie i eksponowanie tych dzieł, które my dzisiaj, i uważam, że to jest najtrafniejsza nazwa, która podkreśla dorobek całego Radomia i Radomian przez lata. To jest Radomska Kolekcja Sztuki Współczesnej, gdzie głównymi trzonami są zbiory dawnego Muzeum Sztuki Współczesnej i Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektronia, w tym ogromna kolekcja sztuki geometrycznej, która jest konsekwencją plenerów, które przez 10 lat prowadziliśmy wspólnie z panią dr Bożeną Kowalską. Cała ta kolekcja, to trzeba podkreślić, jest efektem pracy pokoleń. To nie jest tak, że ktoś zrobił to z dnia na dzień, czy z miesiąca na miesiąc, czy nawet z roku na rok. To była praca wielu osób pracujących w Radomiu. Owszem, podkreślam z całą stanowczością, bardzo duży wysiłek pracowników Muzeum Sztuki Współczesnej, jeżeli chodzi o gromadzenie tej kolekcji. I ta kolekcja
jest nieróżnorodna, to trzeba powiedzieć, jest jeszcze niekompletna, dlatego staramy się ją uzupełniać. Staramy się ją uzupełniać, przeszukując jej zawartość i próbując znaleźć prace, które należałoby zakupić. O, jeszcze. Były dwie ogromne szpule, film 35 mm, przewijał się z jednej na drugą przez magiczny projektor z prędkością 24 klatki na sekundę. A teraz guziczek. Kino niewielkie, 120 miejsc, ale dające naprawdę dużą możliwość, duży potencjał. Zresztą filmy, które pokazujemy, a cały repertuar konstruuje Leszek Sikora, nie jest to kino komercyjne. Jest to kino, które nastawione jest na pokazywanie filmów nietypowych. Pierwsze pokazy w elektrowni odbyły się za tą salą na podwórku, plenerze, i to były pokazy plenerowe w lecie, ale także w zimie, pierwszy koksownik. To były pierwsze też pokazy cyfrowe kina w 2007 roku, natomiast później kino weszło w erę cyfrową. To, gdzie znajdujemy się teraz, to są pliki, które zamieniają się w marzenia na ekranie. Co? Jeszcze raz powtarzam, co będzie za kilka lat, nikt z nas nie przewidzi. Chcielibyśmy, żeby było jak najlepiej. Mamy poczucie dobrze spełnionego obowiązku przez te 15 lat. Było różnie, było weselej, było smutniej, było naprawdę fajnie. Zaistnieliśmy w sposób taki, że historia miasta związała się z tą instytucją, a historia tej instytucji związała się zarówno z Radomiem, jak i z całym Mazowszem i z całą Polską w sposób nierozerwalny. Nie mam co do tego cienia wątpliwości. Życzmy sobie następnych jubileuszy. Wszystkie te nasze działania mimo wszystko za jakiś czas dadzą nam tą wartość dodaną, że pomimo pandemii, pomimo takiego stanu niepewności, który w tej chwili mamy, mimo wszystko będzie odwiedzać nas coraz więcej osób. Fajne, ale generalnie instytucja ta jest nastawiona, ja tak sądzę, na to, żeby ją budować, żeby ją tworzyć, kreować przyszłość.